to z tej strony Jojo i dzisiaj mam dla Was kolejny unboxing. Mam nadzieję, że będzie to szybki unboxing od magicznej kostki. Ale zanim otworzymy tą paczkę, mam jeszcze taki liścik od Dominika Lepyk z Siemyśla. Wysłał do mnie list i jest PS, otwórz na filmie. Dlatego list otwieram na filmie teraz tak, żeby nic nie zepsuć. Nie chciałbym czegoś zepsuć, ale już widzę, że w środku jest jakaś karteczka. Pierwsza paczka od Was, słuchajcie. W zasadzie druga, ale od kiedy podałem mój adres, no to pierwszy jakiś list od Was. Ciekaw jestem, co tam jest w środku. Czasu dużo nie mamy, ponieważ mam... Okej. Koperta pusta. Naklejki do Gansa, dziękuję. Ja na Gansie dużo układam, więc mogą się przydać. I w środku mamy coś... A, jakiś fanart, wydrukowane fanarty. Okej, mamy tutaj sklejkę taką. Jest... Napis Jojo, jest miniaturka moja, jest miniaturka do filmu, miniaturka w sensie, że awatar kanału i ten baner. Ja bardzo dziękuję, Dominik. No i przechodzimy do paczki tej. Mamy tu parę nowych kostek. Ja mogę jeszcze trochę źle brzmieć, bo dopiero co byłem chory, nadal trochę mam zatkany nos. Chociaż jak już zauważyliście, ja mam przeważnie zatkany nos, a podejrzewam, że to w związku z tym, że mam krzywą przegrodę. Może wreszcie coś z tym zrobię, za rok chcę się zapisać na operację, na nastawianie tego, na zabieg. Ale co tu w środku? 5 kostek, znowu dość dużo. Niedługo będzie film o... Niedługo będzie film na temat miniaturek i w ogóle wszystkiego, co się dzieje na kanale, bo jak widzieliście, ostatnio są nowe miniaturki do recenzji. Zgodnie z ustaleniami z vloga, teraz będzie tak, że po prostu, jeśli będą ciekawe recenzje, to ja je będę wrzucał raz, dwa, a resztę tak co dwa dni. Od czego zaczniemy? Może od czwórki. Mamy tu czwórkę Shengshu Wind, czyli Shengshu ostatnio piątkę wydało nową, no to przyszedł czas na czwórkę. Zobaczmy sobie, jak ta czwórka się porusza. Instrukcja i to nas nie obchodzi. Wow! No, jestem pozytywnie zaskoczony. Powiem Wam tak, osu to nie jest. Ale kostka porusza się bardzo fajnie. Dużo fajniej niż modowana Shengshu. No. Ostatnio Shengshu wychodzi z dość fajną ofensywą. Nowy Minx, nowe piątki, nowa czwórka. Naprawdę są ciekawe rzeczy. Czekać teraz jeszcze na Big Cube'y. Zobaczymy, co z tego będzie. Czwórka bardzo fajna. Dziwolągi. Chciałbym się zająć dziwolągami. Tutaj mamy... Aha, to jest ten Mirror Map. Tak, to jest kostka Mirror Cube. Z tym, że sama kostka ma na sobie mapy świata. Czyli układanie raczej nie będzie zbyt ciężkie, nie będzie utrudnione przez to, bo to jest nadal zwykły mirror. Oj, troszkę topornie się porusza. Ale myślę, że jest to do rozkręcenia. No taka pierdoła. Ja się spieszę, bo chcę, żeby ten unboxing był szybki, a będę chciał niedługo znowu nagrać dla Was vlog, w którym troszkę sobie pogadamy. I myślę też o tym, czy by na przykład od czasu do czasu nie nagrywać jakichś filmów takich vlogów, ale o tematyce kostkowej. Na przykład moich przemyśleń, tak jak ostatnio ludzie się biją o to, żeby wprowadzić Kilominksa jako oficjalną konkurencję. No ja mam na ten temat parę swoich zdań, więc dajcie znać, czy chcielibyście na przykład taki filmik, co ja myślę o czymś tam, co się dzieje w świecie. Cyclone Boys Pyraminx V2, druga wersja Pyraminxa. Ojejku, ale on jest luźny. Ja pierki nie układam za bardzo, o czym dobrze wiecie. Ale tak, podoba mi się, kolory mi się podobają na nim, są śliczne. W środku kostka jest primary, czyli niebarwiona, a na wierzchu ma tile nałożone. Nie wszędzie, ale okej, nie wszędzie widzę, ale gdzie się da jest niebarwiona i ma nałożone tylko kolorowe płytki. Wow! Porusza się super. Tyle jestem w stanie przyznać jako osoba, która Pyraminxa nie układa. Patrzcie, jak luźno. To jest teraz to, dokładnie to samo teraz robię na takim Cyclone Boysie, co Mofangę sobie zapowiadało, przepraszam za kamerę, co Mofangę zapowiada teraz o tych kostkach magnetycznych. Swoją drogą, jakieś kostki od Mofangę do mnie się zbliżają. Nie wiem, czy tam będzie Valk 3, czy może ten nowy Pyraminx. No ale Valk 3 chyba tam będzie w tej paczce. Kto wie, coś tam mieli wysłać. No, kostka porusza się naprawdę fajnie, jak na pyrkę. Ja pyrki nie układam, ale bardzo przyjemnie, bardzo fajnie się nią kręci. O tym będzie trzeba zrobić jakiś odcinek z kimś, kto się zna. Dalej, kostka Yulong Fabric Stickers. Czyli, no dokładnie to, co niedawno odpakowywałem
od Z-Cube. Nawet bym powiedział, że uwaga, dokładnie to samo. Ej, czy się nie okazuje, że to jest to samo? Nie, troszkę inny kolor plastiku. Tak, inny kolor plastiku. Tu jest Yulong. Ok, czyli teraz już mam dwie takie kości w kolekcji. Ale ta porusza się dużo lepiej. Tyle wam mogę powiedzieć. Wow, Yulongi chodziły tak dobrze? Chociaż no swego czasu powiem wam, że układałem na Yulongu. Przede wszystkim Blinda. Bardzo przyjemnie mi się na nim układało, aczkolwiek nie lubiłem Yulonga po wyrobieniu, dlatego mam chyba trzy Yulongi, bo po prostu gdy pierwszy mi się wyrobił, no to kupiłem następnego, gdy się następny wyrobił, no to jeszcze następnego. Bardzo Yulonga lubię, często polecałem go też początkującym, bo jest według mnie z tych kostek typu Wanlong, Sulong, Chilong, Yulong, no to wydaje mi się, że Yulong jest najlepszy. Ten porusza się super, to muszę przyznać. No ale co więcej, no to też zobaczymy w recenzji, to są takie, widzicie, poza tą czwórką Wing czy tym Pyraminxem, albo tutaj piątką Wushuang, no nie umiem tego czytać, kaleczyć. Wushuang niech to będzie po mojemu. Kostka 5x5 od Mofang G. To mnie ciekawi. Ostatnio mam dość sporą zajawkę na piątkę. Układam dużo na tym Boczłangu GT, którego no bardzo niedługo recenzja będzie. Zobaczmy sobie, jak się sprawdza ta piątka. Wow. Kolejna cholernie szybka kość. No, ale czy... Kurde, ale mam mieszane uczucia. Wow, jest najszybszą piątką, jaką miałem kiedykolwiek w rękach. I to już muszę wam teraz powiedzieć. Taką, która chodzi najbardziej, też piątką chyba, która najgładziej chodzi ze wszystkich, które miałem. Nie czuję tam żadnego haczenia w środku, wszystko jest idealne. Ale z drugiej strony, no, chociaż no ścina zakręty, patrzcie. Nie tak moc, nie tak dobrze jak Boczłang, ale te zakręty ścina. To będzie problematyczna sprawa. Wow, piątka jest naprawdę super. Aczkolwiek, chodzi mega gładko, jeśli chodzi o wszystkie ścianki, wewnętrzne, zewnętrzne. Najbardziej gładko ze wszystkich piątek, jakie miałem w rękach, według mnie. Tak samo jestem w stanie przyznać, że jest to najszybsza piątka, jaką miałem w rękach. Ale, no, z płynnością jest trochę gorzej. To mnie ciekawi. Troszkę na tej kostce poukładał, no tak jak mówię. Mam ostatnio zajawkę na piątkę. Normalnie układałem piątkę w około 3 minuty, ostatnio po dwóch dniach układania piątki zszedłem do czasu w 2 minut, więc no trening daje dużo, a ja nigdy nie trenowałem piątki, więc stąd to wychodzi. I muszę wam przyznać, że jest świetna, jest naprawdę świetna, ale więcej no sprawdzimy w recenzji. Na pierwszy rzut oka super szybka, super gładko chodzi, fajny feeling, ale mało płynna. Uff, dobra, to tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnych filmach, do zobaczenia.